Radzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie poparcia sprawy za wypowiedzi budżetu umowy z firmą PTPK 44 dla zrealizowania kompromisu z W każdym razie. Temat został konsultowany z radnym z okręgu. Zabudowania od przedmiotowej anteny są odległości znacznej. Antena, jak wiemy, sama w sobie nie oddziałuje pionową w dół, więc dzieci są zupełnie poza jakimkolwiek zagrożeniem. Wniosek szkoły był z prośbą o możliwość przedłużenia i nie pozytywną, gdyż są to dla nich dodatkowe środki. My nie widzimy żadnych przeszkód, żeby antena mogła tam dalej funkcjonować, jeśli są takie uwarunkowania, które powiedziałem. Dlatego zaproponowaliśmy taki projekt uchwały. Jak Alan i Państwo dojdą. Dlatego zaproponowaliśmy taki projekt uchwały i otwieram dyskusję. Głosy w tej sprawie. Czy do prośby szkoły, bo to rozumiem, że Rada Dyrekcja o prolongaty zakończyła uchwała Rady Rodziców. Bo oni protestowali w tej sprawie po węży. Nie, dobrze, zaraz sobie przyniesiemy ustawki to oczywiście. Ale już odpowiedź na to pytanie. Ile sobie przypomniałem, oni protestowali przy instalowaniu tego, a to już kilka lat funkcjonuje i w tej chwili nie było tam żadnych umów. To jest pani Małgosi, pani oceniał sobie szkodliwości tego typu działania dowiemy się dopiero za 50 lat. Nie ma bez sensu. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Niezależnie od tego, czy nie pamiętam, jak był protest, to nie jest na to uwaga, ale nie wiem, czy jest jakakolwiek opinia Rady Rodziców. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeśli do tej sprawy zwróciliby się mieszkańcy okolicznych bloków z protestem, to dużo bardziej było pytanie rozsądne, niż gdyby się zwrócili rodzice pracujących dzieci tam, bo antena, wiadomo, że nie wiemy rzeczywiście, czy faktycznie oddziaływuje ten sygnał na ludzi, ale wiemy na pewno, że antena nie promieniuje w dół, a dzieci są pod anteną, więc automatycznie one są kompletnie niezagrożone. Ona promieniuje koncentrycznie, czy wchodzą. Proszę Państwa, przed wojną wybudowano masz radiowy w Roszynie. Nikomu nie przeszkadzał do momentu, dopóki nie pojawili się jako terroryści. Jak tylko terroryści się pojawili, to wszystko nie przeszkadza. Dochodzi do paradoksu, że przez motylka nie ma przez motylka autostrady. Może cała uczelnia. Mój drogi, motyle też jest ważne. Tak, ja wiem, bo oni sami tutaj pozywają. Ale to motylek już go nie być. Za parę lat. Wszędzie. Motylek ile żyje? Pan jedno sezon. Nawet na ile ktoś się w stanie zauważyć. Nie ma ludzie, tylko co tylko dają możliwość dobrze życia. Odpowiadając na pytanie pani Zadrozli, w przedłożonej dokumentacji nie ma żadnej opinii. Pani pozycja. Dziękuję.
czyli dyrekcja nawet nie postarała się, żeby... Nie wiedzą, nie wiedzą. Są jakieś pytania jeszcze do tej kwestii? Nie widzę, że poddaję ich pod głosowanie. Czy Państwo jest za przyjęciem propozycji uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 13 za, 3 przeciw, 4 wstrzymał. Dobrze, 3 wstrzymują.